nigdy nie widziałam, nie pamiętałam takiego. Monika musi wyzdrowieć. Znadą jej dawcę złym przeszczep. Wszystko będzie jak dawniej. Monika zapomni o chorobie, wróci do domu. Wszystko będzie dobrze. Jestem ciekawa, czy to powinien mieć do przynosić. A szpital to nie jest miejsce do 6-letniego dziecka. Monika zostaną tylko wspomnienia. Reakcje. Szpitala. Kobieta spędziła kilka dni w szpitalu. Jej stan zdrowia uległ stabilizacji i 32-latka mogła wrócić do domu. W dniu dzisiejszym Monika stawia się wraz z mężem na konsultację u swojej lekarki. Z tego już wskoczymy końcowo, takie są zasady. Ja to nie możemy tego jakoś przyspieszyć. Mieliście szukać na własną rękę. Tak, wiem, ale nie z tego. Rodzina z mężami mówiła o tym, że każdy może się przebadać. Mama z mąż kuzynkę, wujka, rodzinę matki. Wszyscy się przebadali, ale nikt nie zmarł się na matce. Na rodzinę nie możemy liczyć, a ja też nie mogę być was. A ta fundacja? Proszę, żeby się z nami skontaktowali. Wyzwali się, działają, ale na razie jeszcze nie wiem. Chcę mnie wycieszyć, a prawda jest taka, że nie ma dawcy. Może nigdy się nie znajdzie. Ile mam czekać? Miesiąc? Dwa? Ja nie mam tyle czasu. Widzę, co się dzieje z moim ciałem. Chudniejam. Jestem coraz słabsza. Potrzebny jest mi dawca, a nie klapanie po plecach i mówienie, że wszystko będzie dobrze. Kobieta coraz bardziej czuje, że przegrywa walkę z nowotworem. Powoli traci także nadzieję, że znajdzie się dla niej dawca szpiku. Dziś Monikę odwiedza w domu Anna ze swoim synem. Staraliśmy się o drugie dziecko, wiesz? Chcieliśmy mieć syna. Radek też był mój dzieci. Pewnie jak twój Radek. A jak sobie poradziłaś po śmierci męża? Było ciężko. Miałam depresję. Przestałam się zajmować Michałem. Całymi dniami tylko siedziałam i płakałam. Nie chcę jeszcze pana przygotować na to, że będzie sam. Tak będzie. To jest prawda. Matka walczyłam do końca, a ciebie też będę. Obiecuję ci się. Mama, chce mi się powiedzieć. Proszę. Nie, jak nie zamęczycie? Daj radę. Nie, do końca. Idzie. Michał cię polubił. Proszę. Może przyniosę jeszcze ciasto? Nie, naprawdę musimy się zbierać. Mam jeszcze dawkę do zrobienia. Zbieraj się już. Fajnie. Nie ma, już idziemy. Szkoda. Siedzę do klanu. Mąż i Anka pasują do siebie. Widziała. Dogadują się. Nie wiem, może. Być może za chwilę nie będzie mnie. Chciałbym, żeby właśnie tak.